Piękna, majestatyczna, budząca zachwyt, ale i respekt. Rzeka Wisła to wizytówka Torunia, Kujaw i Pomorza, a zwłaszcza naszego kraju. Nie bez powodu nazywana jest królową polskich rzek. Współcześnie uniezależniliśmy się od niej tak bardzo, że zbyt często zapominamy, jak wiele jej zawdzięczamy. Rok Rzeki Wisły ma przypomnieć o tym, jak ogromną wartość stanowi dla całego społeczeństwa. Jej walory dostrzegli już wiele setek lat temu krzyżacy. 1230 rok, kiedy krzyżacy pojawiają się na ziemi chełmińskiej i pojawia się pytanie, dlaczego właśnie w tym miejscu? W miejscu, które wydawałoby się niczym nie wyróżnia się od innych miejsc nad Wisłą na różnych jej odcinkach. Po pierwsze, mamy do czynienia ze stykiem trzech krain geograficznych. Po drugie, co jest niezmiernie istotne i ważne, w tym miejscu, niedaleko od dzisiejszego Torunia, znajdował się brud, przeprawa przez Wisłę. I w odległości kilkunastu kilometrów na obszarze Starego Torunia właśnie powstała pierwsza osada. Prawdą będzie, jeśli powiemy, że za lokację Torunia właśnie na tych terenach odpowiada Wisła. Była świetnym szlakiem komunikacyjnym. Stanowiła też źródło świeżego i całorocznego pożywienia. Dużej ilości ryb i zwierzyny, która pojawiała się nad brzegiem rzeki. Także bogactwo i bujność roślin sprawiała, że osiedlało się tutaj coraz więcej osób. Rzeka jest tym czynnikiem, który jest po pierwsze miastotwórczym, po drugie czynnikiem, który dawał temu miastu, ludziom mieszkającym w tym mieście, szansę szybkiego rozwoju, dawał szansę szybkiego rozwoju. W wieku XIV, wieku XV Toruń stał się bardzo dynamicznym ośrodkiem miejskim, ośrodkiem, który konkurował w tym momencie bardzo mocno z Gdańskiem i jednocześnie wszelkie nadwyżki, które były wygenerowywane, nadwyżki finansowe, były lokowane w tym mieście. Wysoki na ówczesne czasy poziom życia sprawił, że prężnie rozwijały się inne dziedziny gospodarki, które stanowiły o prestiżu tych terenów. Osadnicy napływali tutaj z różnych stron świata. Grupą, która odegrała dużą rolę na obecnych terenach Kujaw i Pomorza, byli Olendrzy. Przybyli tu w XVI wieku z Holandii. Kolonizowali podmokłe obszary Doliny Dolnej Wisły, które dla polskich chłopów były mało atrakcyjne. Oni mieli swoje sposoby, już znane od wczesnego średniowiecza w Holandii, na mokradłach północno-niemieckich, które polegały na z jednej strony osuszaniu pewnych gruntów, z drugiej strony kanalizowaniu wód spływających po powodziach i po roztopach, a więc specjalizowali się w tym, żeby stworzyć sieć kanałów, które umożliwiały sprawniejszą gospodarkę, stawiali także na pewnych odcinkach tamy, które chroniły ich posiadłości w czasie powodzi. Domy budowane były najczęściej z drewna. Dopiero w XIX wieku zaczęto używać cegły. Część zabudowań zachowała się do dzisiaj. Można je podziwiać w Chrystkowie i Wielkiej Nieszawce. Olendrzy pozostawali na naszych terenach do pierwszej połowy XX wieku. Charakteryzowała ich skromność i duża pokora w stosunku do przyrody, z Wisłą na czele. Oswoili w pewnym stopniu rzekę i potrafili z nią bardzo dobrze współpracować. Życie Olendrów było całkowicie zależne od Wisły, od powodzi, które mogły z jednej strony zrujnować ich plony, ale z drugiej strony nanosiły też żyzny namów wykorzystywany przez nich do tego, aby plonów było jeszcze więcej. Wisła regulowała rytm życia całych gromad, które mieszkały w osadach. Trzeba było wspólnymi siłami umacniać tamy, oczyszczać rowy, pomagać sobie wzajemnie. Wisła zdecydowała o świetności Torunia i regionu już w średniowieczu. Na przestrzeni lat ludzie czerpali z niej pełnymi garściami. Wykorzystywano jej walory transportowe, hydroenergetyczne, a także turystyczne, często nie oferując nic w zamian. Lata 80. XX wieku były najtrudniejszym okresem dla rzeki. Teraz sytuacja zmienia się na lepsze. Kujawy i Pomorze zwracają się ku Wiśle. Widać wiele nowych możliwości. Dziś rzeka Wisła nie jest miejscem, które bezpośrednio dostarcza surowców. Natomiast szkoda, że nie jest także miejscem,
które łączy i jest miejscem szlaku komunikacyjnego. Szlaku, który zdejmowałby część komunikacji z dróg, ale także szlaku, który byłby bardziej wykorzystany chociażby nawet do edukacji, do rozwoju turystyki. Komunikacja na Wiśle spędza sen z powiek wielu specjalistom. W dobie zrównoważonego rozwoju bardzo ważne są względy gospodarcze. Od ich umiejętnego wykorzystania może zależeć przyszłość regionu. Rejsy toruńską Wandą i konferencje naukowe na niej sprzyjają przemyśleniom na ten temat. Oddziaływanie człowieka na środowisko ma w przypadku wody ogromne znaczenie. Trzeba dokładnie analizować wszystkie szanse, ale i zagrożenia. Rzeka żyje. Ona żyje i to bardzo intensywnie żyje, przy czym żyje nie dla człowieka. Po prostu człowiek się jej powinien bać w tej chwili i w związku z tym po prostu życie będzie miała Wisła wtedy, kiedy będzie odpowiednio, w sposób racjonalny zagospodarowane. To jest główny cel naszej dzisiejszej walki o to, aby z Wisły zrobić rzekę użyteczną, a jednocześnie, żeby była tym szlakiem ekologicznym. Spory problem stanowi fakt, że system rzeczny jest podzielony. Są odcinki uregulowane i nieuregulowane. Wydawać by się mogło, że receptą może być uporządkowanie koryta rzecznego. Naukowcy przekonują, że to nie wystarczy. Lekiem na całe zło ma być kaskadyzacja rzeki. Do tej pory jedynym podjętym działaniem mającym wpływ na charakter rzeki była budowa zapory na Wiśle we Włocławku kilkadziesiąt lat temu. To jest jedyna możliwość. Jeżeli wybudujemy kolejne stopnie wodne, skaskadujemy rzekę. Wtedy co byśmy osiągnęli? Wtedy byśmy osiągnęli pierwsza sprawa. Nigdy byśmy nie mówili o tym, że byłyby powodzie. Według grupy badaczy ingerencja człowieka może dać wiele korzyści. Najważniejsza to transport wodny. Można by po wielu latach reaktywować żeglugę śródlądową. Przy obecnym stanie przyrody nie można pozostawić Wisły samej sobie. Środowisko wodne bardzo szybko reaguje na wszelkie zmiany klimatu. Moglibyśmy przynajmniej zrobić to, co się dzieje na Renie, gdzie na Renie na przykład pływają barki, na których grzbietach tych barek, pokładach znajduje się od 200 do 600 kontenerów. 600 samochodów ciężarowych na jednej barce. Moglibyśmy pływać, czyli moglibyśmy wykorzystać powiedzmy tą trasę wodną aż do Morza Czarnego. Bo mówimy, że istnieje taka możliwość, powiedzmy, odtworzenia drogi wodnej E40. Bardzo optymistyczne prognozy dotyczą działalności turystycznej, którą można byłoby prowadzić w jeszcze szerszym zakresie niż do tej pory. Turystyka i rekreacja to jest dopiero przyszłość. Przecież państwa, niektóre państwa z tego żyją. Żyją z tego, że rzeki są wykorzystywane jako szlaki turystyczne. I w sumie, gdybyśmy tak popatrzyli, to ja mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć to, co widać na świecie, co się dzieje, że na przykład potencjał ten, który niesie Wisła, mógłby być wykorzystany w ten sposób, że u nas nie byłoby bezrobocia. W Kujawsko-Pomorskim podejmowanych jest coraz więcej działań mających na celu zwabienie turystów. Pierwsze pomysły w tym zakresie są już realizowane. W Toruniu powstaje budynek przystani sportów wodnych dla wioślarzy, kajakarzy i turystów. To także zaplecze dla zbudowanej 2 lata temu mariny. Trwają prace koncepcyjne dotyczące zagospodarowania bulwaru filadelfijskiego. To miejsce często uznawane jest za jedną z wizytówek miasta. Nie jest to zieleń, na której będą co 10 metrów stały tabliczki nie deptać trawników, tylko jest to przestrzeń zielona oddana do użytku mieszkańcom. Ta zieleń zostanie w taki sposób urządzona i będzie tak utrzymywana, aby można było na niej siedzieć, grać, bawić się, spacerować. To jest teren zielony, który będzie nie tylko dekoracją tego terenu, a będzie różnie wyglądał w różnych porach roku, ale będzie zachęcał do tego, aby z niego korzystać. Takie jest założenie. Do łask wrócił również prom w Nieszawie. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu był to bardzo ważny środek komunikacyjny, a teraz świetny sposób, by wybrać się na wycieczkę po Wiśle. Ponadto sporo uwagi poświęca się działaniom promocyjnym. Rok 2017 został ogłoszony Rokiem Rzeki Wisły. W ramach uroczystości inauguracyjnych odbył się pokaz drewnianych łodzi tradycyjnych. Te wszystkie przedsięwzięcia nie trafiają jednak do serc ekologów i przyrodników.
Dla nich priorytetem jest ochrona roślin i zwierząt występujących na terenach wiślanych oraz korytarza ekologicznego o znaczeniu europejskim, ważnego szlaku sezonowych migracji. Według badaczy intensywna działalność człowieka może rzece zaszkodzić. Ja bym wolał, żeby ona została taka dzika, jak jest. Z tego względu, że zwierzęta mają tutaj odpowiednie warunki do bytu, ptactwo ma różnego rodzaju wyspy. Przyrodnicy mówią wprost, że plany związane z przyszłością rzeki są dla nich trudne do przyjęcia. Kaskadyzacja Wisły, która miałaby mieć wpływ na transport rzeczny, to według nich zły pomysł. Dla przyrody rzeki to jest zabójstwo. Te gatunki tutaj występujące są wyspecjalizowane. Mają specyficzną biologię, gdzie planowana kaskadyzacja Dolnej Wisły unicestwia wszystko. Wypracowanie kompromisu jest koniecznością. Trzeba przygotować taki plan, który zaakceptuje każda ze stron. Już krótka wycieczka po Wiśle pozwala zobaczyć, jak hojna jest natura. Wyprawa w stronę Włocławka z przystani w Ciechocinku to świetna okazja, by docenić zarówno walory rzeki, jak i regionu. W końcu Wisła to nie tylko Toruń, ale Kujawy i Pomorze w całej okazałości. W rolę przewodników wcielili się fotograficy przyrody. Rzekę znają jak własną kieszeń. Słyszałem, że widywano tu wilki, ale są jelenie, są sarenki, łosi coraz więcej widać. Bobrów, cała masa, zresztą no, widać, że mają dobre warunki, mają gdzie tutaj nory kopać. Taki rejs to prawdziwa gratka dla miłośników zdjęć. Za każdym razem Wisła wygląda inaczej, pozwala odkrywać swoje uroki i kolejne tajemnice. Tutaj między tą małą wysepką a skarpą jeszcze 2-3 lata temu był ląd. To wszystko zabrała tutaj woda. Mimo iż są to niezwykle urokliwe miejsca, nie zawsze od razu uda się zrobić doskonałe zdjęcie. Wymaga to sporo czasu, cierpliwości i odrobiny szczęścia. To nie jest tak, że idziemy z aparatem i od razu coś mamy na wyciągnięcie ręki. Tu trzeba po prostu troszeczkę popracować nad tym, zaczaić się na ptaka lub po prostu akurat zbieg okoliczności, że akurat teraz jest w tym miejscu. W czasie rejsu jest okazja, by zobaczyć z bliska biegusy zmienne, które nad Wisłą można już zobaczyć tylko na przelotach. Tym niewielkim, niepozornym ptakom trudno jest zrobić zdjęcie. Może tym razem się uda. Bardzo czujnie się skradamy, przede wszystkim obserwując oczywiście ptaka, czy w tym momencie on nas obserwuje. Jakikolwiek zły ruch, tak poderwie się i nam ucieknie. Teraz akurat śpią i każdy mój zły ruch skończy się po prostu odlotem. Wisła daje możliwości obserwacji nie tylko ptaków, ale także wielu innych dzikich zwierząt. Łosie, sarny, jelenie to stali bywalcy tych terenów. Wczesny poranek, wschodzące słońce. Trafiłem na łosia przepływającego sobie przez Wisłę. Nie wystraszył się, nie zawrócił, spokojnie sobie przepłynął, wyszedł na drugi brzeg. Można było spokojnie mu wykonać kilka fotografii. Bardzo fajny widok. Wisła to nie tylko piękna przyroda i różnorodność zwierząt. Bogata historia nie została tylko na kartach książek. Także współcześnie możemy jej doświadczać. To jest wrak parostatku, który został zatopiony w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Płynął od strony Torunia jako eskorta barek i wysunął się do przodu, pomimo komunikatów, że tutaj już te tereny zostały opanowane przez bolszewików. No i tutaj od strony bobrowników go ostrzelali i zatopili. Przy niskim stanie wody można go dokładnie obejrzeć. A co jest najpiękniejszego w Wiśle? Dlaczego przyciąga do siebie aż takie tłumy przyrodników? Co roku się zmienia. Pomimo, że pływamy tutaj dziesiątki razy tą samą trasą, to co roku trzeba się tej rzeki uczyć, ponieważ tam, gdzie w zeszłym roku była płycizna, w tym roku już mamy głębokie miejsce. Tam, gdzie można było w zeszłym roku swobodnie przepłynąć, w tym roku leży konar drzewa. Wisła co roku po prostu wygląda troszeczkę inaczej.
Miłośników wiślanych fotografii jest naprawdę wielu. Każde ze zdjęć dostarcza innych wrażeń. Wystarczy pojawić się w innym miejscu rzeki, by krajobraz zachwycał na nowo. Dzieje się tak głównie za sprawą bogatej fauny, którą przy odrobinie szczęścia możemy zobaczyć. Łódka płynąca po rzece to bez wątpienia najlepszy punkt obserwacyjny. Popłyniemy trochę Dolną Wisłą w rejonie Grudziądza. Wisła na tym odcinku jest rzeką uregulowaną, ale w korycie rzeki tworzą się piaszczyste łachy, na których cenne gatunki ptaków zakładają gniazda, gniazdują kolonijnie. Chodzi tu głównie o rybitwę rzeczną i rybitwę białoczelną oraz o sieweczki. Dzięki piaszczystym wysepkom możemy dowoli przeglądać się różnym ptakom. Można poczuć się jak na planie filmu przyrodniczego. Mamy nałasze, głównie duże mewy, głównie mewy srebrzyste i czaple siwe. Fascynacja Wisłą została połączona z pasją do fotografii. Trzeba przyznać, że jest to kompozycja idealna. Przynosi korzyść wszystkim. Ci, którzy nie mają okazji zobaczyć piękna rzeki na własne oczy, widzą je właśnie dzięki takim ujęciom. Taki to bardzo przyjemny obiekt do fotografowania. Na Wiśle można spotkać wiele ciekawych modeli. Znajomość ptasiej natury sprzyja współpracy. Widać to na zdjęciach. Staram się, żeby te moje fotografie nie były zdjęciami atlasowymi tak zwanymi, tylko bardziej pokazywały, że w tym właśnie środowisku te gatunki w ten sposób funkcjonują. Gdzie się nie obejrzymy, widok zapiera dech w piersiach. Kolejna łacha i kolejny ciekawy gatunek do obserwacji. Jesteśmy na Wiślanej Łasze. Mamy przed sobą sieweczkę rzeczną, żerującą na takim błotku. Jest to bardzo wdzięczny gatunek do fotografowania. Nie wymaga specjalnie ukrywania się, bo jak tylko się człowiek zachowuje, jakby sugeruje, że nie stwarza dla niej zagrożenia, czyli nie idzie wprost na nią, to ten gatunek nie ucieka. Biolodzy i przyrodnicy robią wiele dla Wisły. Rozwój rzeki jest dla nich bardzo ważny. Rozumieją względy gospodarcze, ale przekonują, że priorytetem musi być Wisła sama w sobie, a nie interes człowieka. Na pierwszym miejscu stawiają ochronę przyrody. Sposobów na to może być wiele. Jednym z działań jest ocena liczebności poszczególnych gatunków ptaków oraz ich kondycji. Rybitwy rzeczne czy szereg innych gatunków tutaj występujących są coraz rzadsze i one w wyniku przekształceń środowiska i coraz większej tak zwanej antropopresji, czyli spędzania wolnego czasu przez ludzi w maju czy w okresie lęgowym w atrakcyjnych przyrodniczo miejscach, to powoduje wszystko razem, że te ptaki mają coraz gorzej. Badania ornitologiczne na Wiśle są bardzo popularne. To kolejny dowód na to, jak wielką wartość przyrodniczą mają tereny wokół rzeki. Na wiślanej mapie można zaznaczyć kolejne punkty, które upodobały sobie ptaki. Płyniemy na barki, które są postawione tutaj w okolicy Świecia po to, żeby mogły na nich gniazdować rybitwy. Jest to tyle ważne, że spotkamy we Włocławku, która dość gwałtownie potrafi spuszczać wodę. Naturalne lęgi na łachach nie zawsze mają szansę przetrwać, dlatego rybitwy chętnie wybierają takie sztuczne siedliska. No i będziemy dzisiaj obrączkować pisklęta, czyli łapać ptaki, które jeszcze nie latają, są małe przy gniazdach, po to, żeby móc w kolejnych latach śledzić, jak populacja się rozwija i czy jest sukces lęgowy, czy te ptaki, które się na tych barkach gnieżdżą, mają szansę przeżyć do dorosłości. Barki są imitacją naturalnego środowiska dla rybitw. Mogły się tu zadomowić dzięki ludziom. Ten przykład pokazuje, że współpraca człowieka i przyrody jest możliwa. Czerwiec i lipiec to czas, kiedy ptaki przystępują do rozrodu. Dzięki takim barkom rybitwy mogą się spokojnie rozmnażać. Pisklęta, które zdążyły się już wykluć, otrzymują od ornitologów specjalne obrączki. Taka biżuteria jest konieczna, by móc śledzić losy ptaka. Ptakowi to w żaden sposób nie szkodzi, nie przeszkadza. Wielkość tej obrączki jest tak dobrana, żeby po pierwsze nie uciskała stawu skokowego, a po drugie, żeby się nie zsunęła na palce. Obrączkowanie to świetna okazja, by przyjrzeć się ptakom z bliska. Na tak przyjemne obowiązki mogą liczyć tylko ornitolodzy. Rybitwa rzeczna dorosła jest bardzo ładnym, eleganckim ptakiem, bardzo smukłym, z widłowatym ogonem, z długimi, wąskimi skrzydłami. Długi, czerwony dziób. Roman Natalia 4. Ma białe upierzenie z czarną czapeczką na głowie. To jest ptaszek młody,
Wygląda trochę inaczej niż ptaki dorosłe, ma więcej takiego brązowego upierzenia. 34. Także sprawne oko ornitologa jest w stanie w locie takiego ptaka rozpoznać, czy jest to ptak młody, tegoroczny, czy może starszy. Na terenach wiślanych ogromne pole do popisu mają nie tylko miłośnicy ptaków, ale również pasjonaci roślin. Są to miejsca charakteryzujące się ogromnym bogactwem kwiatów i ziół. Aby się o tym przekonać, wystarczy odwiedzić rezerwat przyrody Zbocza Płutowskie w Dolinie Dolnej Wisły. Warto wiedzieć, że dolina tak dużej rzeki jak Wisła jest korytarzem ekologicznym odgrywającym ważną rolę na arenie międzynarodowej. Świadczyć może o tym choćby fakt, że w projekcie sieci Econet.pl niemal w całości objęta jest ona przez wyznaczone obszary węzłowe oraz odcinki korytarzy ekologicznych o randze międzynarodowej. Ten obszar, na którym jesteśmy, jest również objęty programem Natura 2000 i jest wprowadzony specyficzny sposób gospodarowania na tej łące, czyli rzadkie koszenie co pewien czas, tak żeby zachować zarówno rośliny, jak i motyla. Jest to bardzo ciekawe miejsce z uwagi na swój stepowy charakter. Łąki rezerwatu kryją wiele ciekawych obrazów. Jedną z najstarszych roślin stepowych, tak zwanych stepowych, pochodzącą z tego zimnego stepu okresu lodowcowego, jest ostnica włosowata, dużo skromniejsza niż ostnica jana, czyli piórkowata, rosnąca dość licznie jeszcze na terenie poligonu i w innych miejscach pod Toruniem. Ciekawą rośliną jest miłek wiosenny. Jest objęty ochroną, bardzo kapryśny, nie lubi przesadzania. Można go łatwo poznać po liściach. Przypominają koper. Wspaniale kwitnący w kwietniu, w początkach maja. Kwiaty do 8 cm średnicy, żółte, błyszczące płatki. Jest to roślina lecznicza i trująca, kiedyś tak używana w lecznictwie. Spotkać ją można tylko w Dolinie Wisły, na Kujawach oraz dalej na południu. Dopiero na skałkach i czarnoziemach Jury Krakowsko-Częstochowskiej czy Nieckini-Dziańskiej Lubelszczyzny. Rezerwat Zbocza Płutowskie ma do zaoferowania coś jeszcze. Warto zwrócić uwagę na owady. Można tu spotkać naprawdę cenne okazy. Mamy tu wiele gatunków ciepłolubnych motyli, ciepłolubnych pszczół, chrząszczy i wielu innych owadów. Jest to miejsce wyjątkowe, ponieważ w naszym województwie jest zaledwie kilka takich miejsc, gdzie można spotkać tak bogatą i tak różnorodną faunę ciepłolubną. Tutaj mam rusałkę pawika. Jest to jeden z najładniejszych naszych krajowych motyli. Skrzydła ma w takie wielkie oka. Z tego względu też nosi tą nazwę rusałka pawik. Jest to gatunek pospolity, gąsienica jego żyje na pokrzywie, w związku z tym można go spotkać praktycznie wszędzie. Największym przystojniakiem na łące jest oczywiście paść królowej. Wygląda zachwycająco. Jest to jeden z naszych największych i najładniejszych motyli dziennych. Można go spotkać na łąkach, czasami także w ogródkach. Gąsienice żyją na marchwi, na koperku i na innych przedstawicielach rodziny baldaszkowatych. Niewątpliwie oglądanie tego motyla w naturze stanowi dużą frajdę i dużą przyjemność. Tutejsza różnorodność ptaków, zwierząt oraz roślin potrafi przyprawić o zawrót głowy. To prawdziwa ostoja dla przyrody. Z terenów wiślanych mogą korzystać wszyscy, nie są to miejsca zarezerwowane tylko dla ornitologów, przyrodników i naukowców. Świetnie odnajdują się tutaj wędkarze. Wędkarstwo jest ciekawe, dlatego że trzeba myśleć nad wodą i przewidywać, na co może wziąć, w jakich miejscach. Można tu złowić wiele rodzajów ryb. Glen jest bardzo ciekawą rybą do łapania, bo jest efektowne brania. Bardzo silna ryba. Dla mnie glen jest najbardziej widowiskowym wędkowaniem. Schemat działania jest prosty. Cierpliwość to przy takim hobby podstawa. Sypujemy zanętę, zamykamy koszyk i możemy zarzucać. Jednak nie zawsze wędkarzom zależy tylko na łowieniu ryb. Siedząc na brzegu Wisły, trudno być obojętnym na jej piękno. Mnie Wisła urzekła z tego względu, że jest nieobliczalna. Zresztą no i piękne widoki są tutaj nad Wisłą.
Można obserwować ptactwo, można obserwować zwierzynę. Do grona kolejnych urzeczonych Wisłą z pewnością należą sadownicy. Wydawać by się mogło, że owoce i rzeka nie idą razem w parze. Nic bardziej mylnego. Elementem bardzo, bardzo sprzyjającym temu sadownictwu to jest jakby ukształtowanie Doliny Dolnej Wisły, czyli wysoka skarpa na kilkadziesiąt metrów, płaskie dno doliny i mimo wszystko duże masy wody płynące, więc tu zawsze, nawet przy pogodach wyżowych, przy mrozach, zawsze ta jak gdyby mikroklimat jest zdecydowanie łagodniejszy niż terenów tutaj przyległych na Wysoczyźnie. To się wiązało też z przymrozkami późnowiosennymi, że one jak gdyby, jeśli się pojawiały, były silne, a te drzewa były prowadzone na wysokie, to jakby nie wymarzały, kwiaty nie marzły. Można stwierdzić, że dorodne owoce to poniekąd zasługa Wisły. Przykładem są sady ze starymi odmianami jabłoni, śliw czy czereśni. Na Kujawach i Pomorzu znaczenie rzeki jest widoczne na każdym kroku. Wisła by dalej mogła być nie tylko królową, dziką królową rzek polskich, ale by także była w jakimś sensie przyjazną dla mieszkających nad nią ludzi. A żeby z jednej strony jej walory były maksymalnie wykorzystywane, a więc jej fantastyczny krajobrazowy charakter, jej zaplecze wynikające z walorów chociażby nawet środowiska wynikającego ze specyfiki flory i fauny, ale z drugiej strony Wisła musi być także miejscem, które w sposób racjonalny będzie wykorzystywane przez człowieka. Przemierzając region wzdłuż i wszerz, widać, że hasło Wisła, rzeka życia to nie tylko slogan. Piękne krajobrazy, bogactwo przyrody, różnorodność roślin, ptaków i innych zwierząt została nam ofiarowana w pełnym pakiecie. Co więc robić, by nie zaprzepaścić tego, co dała nam natura, ale też korzystać z nowoczesnych rozwiązań i okiełznać żywioł, jakim jest woda? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Z pewnością ważna jest harmonia człowieka i przyrody. Każdej ze stron może to wyjść tylko na dobre. Działanie wbrew przyrodzie zawsze będzie wymierzone w ludzi. Chroniąc Wisłę, dbamy przede wszystkim o samych siebie.